Znalezienie kogoś, skoro wiesz, gdzie on jest i kiedy. Mhm. Nie, to po prostu... O, głowa, Znaleźć może coś, gdzie nie wiesz, gdzie to jest i to znajdujesz. A jak wiesz, gdzie i kiedy to jest, to nie jest znalezienie. Ej, tutaj jeszcze jest ta Brown, coś tam głowa. To weźmy w razie czego. Może zaliczy podwójnie czy coś. O, może nabije nam jako nową głowę. No. Jeszcze jest ta Brown głowa, ta, tego potwora. To weźmy w razie czego. Też jest opcja, że... Kurde, może zaliczy też. O, nie. Ale że może nam jakieś monstera nie zaliczyło, nie? No i dobra, i gdzie jest ta notatka, bo ty wiesz, Rickson, na pewno. O, tą właśnie głowę też weźmy. Where is this postal to się nazywa, tak? Już sprawdzę, tylko znajdę. O, znalazłem. Dobra, nieważne. Znalazłeś? Tak. Dobra. To łatwo. Gdzie jest niebieskie? Tutaj. Dobra. Dobra, mamy głowę, mamy tego, więc kozak, dobra. Nie, no to. Dobra, dawajcie, zaczynamy wiaderka, robimy. Czy woda jest brudna, czy jaka? Brudna, brudna. No właśnie, na tej mapie nie widać ani czy woda jest brudna, ani czy mobil. No cóż, musicie to robić intuicyjnie. Tak jak przystało na prawdziwych sprzętach. I tak, cieszcie się, że nie jest taka ciemna jak penumbra. No. Mała ta mapa nawet. I że nie ma ziemniaków jak na. Dlatego jest mała. Więc jest szansa, że w 25 minut się wyrobimy. Co to ma? To jest taka mała? No. Trochę, o kurde, ktoś niech tu, niech ktoś tu stacjonuje przy piecu i ogarnie przy piecu ogólnie brud. No tak, no co ty myślałeś, że co? No muszą być bagrumsy. No wiem, byłam ostatnio w bagrumsach i ryły. Ryły bagrumsy? No. A jak coś nie wrzucajcie do wody, bo potem będzie trzeba wyławiać z tej wody. A gdzie jest piec? No teraz piec. Ej, uwaga, bo będę szedł z dwoma wiaderkami. Dobra. Dzika akcja, że tak powiem. A proszę mnie przepuścić, mam bagrumsowego ziomeczka. I dobra, nie wiem, co się... idź. Jak coś widzę, że są dziury już. Ale? O. Ej, dawaj Bloody Bagrumsy i ryly, ale goni cię Tomek Barbie. Co, kurwa? No to nieźle. Niestety, że moja wyobraźnia nie ma granic. Ale bagrumsy i live ciężko byłoby zrobić. W sensie, jeśli chodzi o lokalizacyjnie. Salę paintballową zaczęły znaleźć. Nie, koniecznie. Zawsze się można bawić perspektywą. No, perspektywą i dobry blok. Albo mówię, no, sala do paintballu. Czyli, no ale sala do paintballu kosztuje wynajęcie takiej sali. To ale na paintball pójdziesz z Subaru. Widziałeś moje zdjęcie na Instagramie, nie? No, widziałem. Był na korytarzu. No właśnie. I robisz korytarz i tylko wystarczy perspektywą się pobawić. Jak ja kiedyś nagrywałam, że przed kimś kurwa uciekałam i po prostu nagrywasz w jednym korytarzu, tylko wiesz, od przodu do tyłu, od przodu do tyłu. A wygląda jakby to był na przykład bardzo długi korytarz albo kilka korytarzy, a nagrywasz cały czas w tym samym. Nie, co te widzowie nigdy się nie nabiorą. Widzowie są samo. No, oni są zbyt mądrzy. Nie mają się nabierać, to będzie dobrze wyglądać po prostu. Ta woda jest chyba brudna już, wiesz? A coś w stylu, nie wiem, pamiętacie... Jak to było? Ten park. Proszę nie robić śladów. Samuano, proszę mnie nie pchać. Sama się pchać. No, nie. Ja się pchać? No i co robisz? No ty mnie popchnąłeś, że gdzieś kopaczki. A, ja się popchnąłem. Kabaczki mnie jeszcze powiem, no nieźle. No, nieźle. Tak, bezbronną kobietę prawie. Bezbronną kobietę. Bezbronna, agresywna Phoebe. Weź, Phoebe już nie pchałeś takich rzeczy. No. Bezbronna. Nie, ale agresywna to jeszcze bezbronna? No, nie. Jak przyjdziecie do niedzieli? Nie wiem. Będzie ciężko dendaliony, ale będziecie musieli przetrwać jakoś. No ja niestety... Ja nie wiem, czy oni przeżyją, Bladi, nie obiecuję ci. No nic na to nie poradzę, że tak długo mi nie będzie, no, no czasami też muszę pojechać na melanż, no i się porządnie tam napić. Melanż, dopiero będzie. Jak będą czekać na ciebie, mogą do Phoebe wbijać, wiadomo. Co? Nie, na pewno tak nie będą robić, nie, będą czekać dzielnie. Nie, 15 się dopiero zacznie melanż. Tak? No nie, źle. Nie no, ale mam fajne pomysły, już nie mogę się doczekać. Nice, to dobrze. A ty te puzzle ułożysz? Nie, nie, nie będę ich męczyć puzzlami. Bo musiałabym je na działkę przewieźć, a mi się nie chce. Co, jakieś puzzle? Legendarne? Halo! 1000 puzzle. Halo, co tak agresywnie? Tam, to jest mało. No nie. Tak, układaliśmy puzzle tego, Wiedźmina i tam jest gryf. I on ma takie granatowe skrzydło.
I tam wszystkie puzzle wyglądają dokładnie tak samo i nie da się ich cholera jasno odróżnić. Bo to jest wersja dla daltonistów. Ej, a no, taki, taki, z tym, co? Taki urok tych puzzli, no, co tu wygadać. Nie działa jak toaleta. O, tu jest miejsce na skrzynki chyba. Co, miejsce na skrzynki? Już lecę. Ej, ale tą płytę, bo to jest część otoczenia, mogę wywalić do wody, nie? Tak, chyba tak. No, bo ona będzie przeszkadzać. A tam może być. Chociaż, no dobra, dawaj, ogarniamy ten tunel, bo to jest straszny. Dokładnie, wyobraź na Fibie, ten tunel. Trzeba ogarnąć ten tunel X. Dokładnie. No i widzisz, od razu lepiej ten dalion jest, no. O, Klara. Jak ktoś chce jakiegoś pomysłu, to wiecie, gdzie. No i teraz wszystko widać przynajmniej. Dobra, dziury na ile były widziane, to są zrobione. Jakby coś chcecie widzieć, to krzyczcie. Dobra, pełen ci link. Jakby ja mam przerąbany z moją wyobraźnią, zwłaszcza kiedy śpię. Moje sny nie pytajcie o nie. Powiedziałem, nie pytajcie o sny Fibi. Bo są groźne. No, czasami to tak. To jest pierwsza zasada w ogóle, nikt nie ale pyta. Jest tak powalone, że to się nie dzieje. Ja mam najgorsze to ze snami, nie wiem, czy rzadko o tym słyszę, ale ja mam to przekichane, że ja we śnie pamiętam poprzednie sny i mam kontynuację jakiegoś snu. LOL, ja w życiu. Ja mam totalnie fabularne sny. No to chodzę, wieczna, to masz dwa światy tak jakby żyjesz. Tak, ale przysięgam, że tak mam, nie? Tylko, że są różne odcinki, różne jakby... Ej, to jest nie fair, Fibi ma darmowe sezony. No, darmowe sezony przygód. No. Żyć nie umierać z takimi darmowymi sezonami. Trochę wygranko ogólnie. Ja mogę robić Netflixa, też bardzo. Więc no. Ja kiedyś zrobię swój kanał i będę robić odcinki z moich snów. Będę nagrywać swoje sny. Będę szukać aktorów i będę... Tam była nagrywarka snów, że śpisz i ci się nagrywa, co śniłeś i potem sobie to odtwarzasz. Genialne. Nie, takie poduszki. Bałbym się moich... Fibi zrobi pod studio Charmandera po prostu i weź takie drugie studio. Bulbazaur studio. Bulbazaur. Bulbazaur studio? Słyszałem o tym studio legendy. Nie, ja wolę Eevee, bo to jest mój ulubiony Pokémon. Eevee studio. To tak, nie rzucaj tego, tu od razu przenoś, jak rozumiesz ten, bo ja tu sprzątam. Jak czyścisz tam podłogę, to weźmy najpierw, zacznijmy od, wiesz, tak, no wiesz. Ale ja mam półtorej godziny do Wrocławia, jak trzymasz aktora, to wiesz. To nie pisz do filmu. Jechać? To ja nie mam daleko. Potrzebuję więcej wiaderek z czystą wodą. Nie, Wrocław jest mnie blisko wszędzie. Ta, Wrocław to jest... Dokładnie, rzut beretem wszędzie, absolutnie. Ja tam jak lekko przycisnę na czwórce, to mam w sumie 45 minut. Kurwa, no to ładnie. Rzut beretem. Nie no, to aż 2 godziny jakoś tak, nie półtorej do... Kurwa, bez jaj, no. Ale poczekaj, że... Pobrudził znowu. O, ja tam widziałem lampę, trzeba ją oczywiście. Co? O Bogo, jakbym miał, wiecie co, moje historie z melanży są za grube, żebym mi opowiadał, no. Myślę, że to może... Nie pamiętam. Nie, no coś tam pamiętam, ale były tak grube przypały, że nie wiem, czy mogę opowiadać tak po prostu z Steamie. Może kiedyś, widzowie, jak będzie dobra okazja, no. Na pewno pożałowałam, że poszłam w białych butach. Jak będą dobre donaty. Na przykład. Od 5 koła w górę. No, myślę, że na razie nie ma co. Ale na przykład kiedyś mogliście słyszeć słynną historię o Żulu Marku. No, to jest jedna z najlegendarniejszych. Bratu Franka. Jedna z najlegendarniejszych historii melanżowych. Co, brat Franka był Żulem? No, nieźle. Tak, jak Marek i Franek wyszli na miasto. No, nie do końca tak ta historia brzmiała. Prawie. Jak? A to dopiero początek. Dobra, dawajcie wycierać już. Wycierajcie tutaj krew, krwę. Po prostu o pewne rzeczy lepiej nie pytać. Taka jest prawda. Obawiam się. Niektóre rzeczy lepiej nie pamiętać. Niektóre rzeczy lepiej nie pamiętać. Dokładnie. No.
Nobla zacny? Nice. Niektórych rzeczy lepiej nie wiedzieć, nie? Ej, nie, na przykład Exodus. Ja na przykład miałem Marlek, ślady zostawiasz, bałwanie. Po czym? No, po krwi, to po tutaj chodzisz. No. A tam dalej to mnie nie było. Czekaj, bo jednak, dobra, suwa się, ja to muszę wyczyścić. Czekaj, bo... Ale nie uciekaj z tej... A widzicie tą głowę tego aliena? Czekaj, sorry, tak, położona. Blaze of Glory 1800 na 2000. No już coraz bliżej. Tam się jeszcze luźno zapytałem, jak tu na przykład w maksymalnym hobo. Wiesz, kurde, ale fajny pomysł teraz wpadłeś, żeby wymaksować hobo. Ej, kojarzycie tą grę hobo? Ja Tug Life? Przecież to jest doskonała gra do wymaksowania. No. O co chodzi w tej grze? No to jest ten życie, symulator życia żula, to co z dobrodziejem grałem. A to! No. Ej, to tak. Tam tak. Jedynie, zaraz muszę obczaić, bo tam jedynie, nie wiem czy był problem, znaczy problem, to chyba kwestia save'ów, odpowiedniego save'a, bo tam jest osiągnięcie, że trzeba zostać królem żuli w danym sezonie. Nie jest, któryś sezon by trzeba było, wiesz? Nie, jakimkolwiek sezonie. Jest. Tak, bo każdy sezon się ciągnie jak takiego od początku. Ale to jest dobry pomysł, żeby wymaksować tego żule Two Life. Zwłaszcza, że da się to zrobić, bo kiedyś już to obczajałem. No, to jest bardzo fajny pomysł, żeby to wymaksować. Ma jakichś przewalonych osiągnięć, typu przejść grę bez zginięcia, czy coś? Nie, nie mam. Zaraz obczaję jeszcze, wiesz, bo tak na pamięci nie pamiętam. Dobra, aż mnie zaciekawiłeś, dobra. To jest krew, jak tu mięso. Obczaję teraz. Każdej kopie. W ogóle, o kurde, w ogóle zapiszę może, bo tak gramy sobie. No zanim wyjdziesz, zapisz. Nagle je. Właśnie, co bo to jak to zminimalizujesz, to cię wiesz. O nas wszystkich. Dobra, zapisałem. Uff. Nie, nie, ja będę na te specjalnie nie minimalizuję, tylko na telefonie sprawdzam, wiesz? A. Mini. Sprytne, sprytne. No to nieźle Fibi, żeś rozlała. No bo właśnie dzisiaj patrzyłem na to, że hobo ma też osiągnięcia. Ja już pamiętam, macie rację, hobo ma osiągnięcie, no. No już sprawdzam. Już sprawdzam, jak to wygląda. Generalnie mi się wydaje, że one są jak najbardziej do zrobienia. Tak byłaby. Najtrudniejsze osiągnięcie. A, zdobądź wszystkie pozostałe osiągnięcia, dobra. To nie ma ten. No, odkryj wszystkie, no przykład jest tak, żeby odkryć całą mapę. Nie, dobra, jest jakiś hardcore mode, to pewnie, że jest trudniej, ale nie wiem. Pewnie, że żarcie szybko tak. Mało daje. To jest jedno z trudniejszych. Zobacz wynik wynoszący 100 na automacie do gier, poświęć w sumie godzinę na sen poza kryjówką, czyli na przykład na ławce. Przebierz się za kobietę, przebierz się za fana najostrzejszego gatunku muzycznego. Jest dużo ukrytych, nie mogę kurde ich odkryć na tej... A to z pana Steam DB to zaraz sobie zobaczę. No, jest trochę ukrytych i nie mogę tutaj na aplikacji odkryć. Hobo to w live to jest to? Ta. Tak. Ja tam nie mogę się doczekać Human Fall Flat, bo ja mam 100%, więc ja wam mogę mówić. Sprzedaj przechodniom 500 przedmiotów, zdobądź wszystkie dostępne profity, osiągnij mistrzostwa we wszystkich umiejętnościach, bo tam się expi, co nie? No i generalnie to jest kwestia czasu po prostu, jak się w expi. Odblokuj wszystkie grywalne postaci. Pokonaj 50 zbirów, no bo to nie są trudne osiągnięcia. Nie wiem jak ten hardcore mod, ale generalnie wydaje mi się, że raczej chill. Jest 9 ukrytych, jest natknij się na ten sam shrapnel 3 razy z rzędu. To chyba chodzi... Kryjówki. Szraple to chyba kupsko. Fajny też teraz mi wpadł pomysł, że fajny był odcinek na przykład, jak widzi prawdziwy gracz. Na przykład zrobić Tomka gracza. Kurde, co ty się pchasz? No, do pieca. No. Umieść w swoich kryjówkach 7 krasnali ogrodowych, posiadać 3 różne trupła zwierząt, zoolog. No to mówię, to są takie spoko osiągnięcia, bo do nich trzeba podejść już tak w trakcie gry, raczej je nie zrobisz, co nie? Tak, samo dno, posiadać 3 różne nałogi w tym samym czasie. No mówię, to są rzeczy, które w trakcie gry raczej tego nie zrobisz, więc to są takie do... że musisz specjalnie... jakby skupić się na tym, więc no, to jest naprawdę fajne. Daną rozgrywkę pod dane osiągnięcie. Tak, więc generalnie spoko sprawa. Trzeba się tego dowiedzieć, jak ten hardcore mod wygląda, bo... Ale myślę, że jak mam doświadczenie... Że tam z temperaturą jest szybko, tak dalej. Może być. Jak coś tutaj w ogóle ten... dziura jest. W tunelu. A jest... Co? W tunelu jest dziura. Szukaliśmy coś, ten?
To jest komputerek. Tam w drugim tunelu jest dziura. Tutaj też są dziury. To jest komputerek. A proszę kosz. Tam tu jest. A ile tam jest na graczy lat? Nie wiem czy pamiętam. No właśnie wydaje mi się, że nie ma ograniczenia, tak jak tutaj. Może być bardzo dużo. Tam szalej ma 8 szło was, nie? No 8 na 8 to totalnie wystarczy. No, więc mówię, tam jest, to jest. Właśnie o to chodzi, o tej, dlatego pomyślałem o tej grze, bo to jest kolejna gra, gdzie nie ma takiego ograniczenia za bardzo, wiesz? I pod względem ludzi, więc idealnie. No ale nasza ekipa teraz aktualnie ma 8 znaczy, osób, więc... Jeszcze raz? Mówię, że nasza ekipa teraz do osiągnięć ma aktualnie 8 osób. No dobra, ale to łatwo. Ale co, nie, dlaczego do 4? Nie do 4. No jak patrzę, to nie piszą, że do 4. Do 4 jest tylko? No tak, to z nami grał. Wiksonek, zrobisz to za mnie? Byłeś ty, to ja no to wiecie co, to musiałbym obadać, tak, czy na pewno jest do 4, czy nie do 4, bo mi się wydawało, że nie, ale no w sumie głowę sobie uciąć nie dam, co nie? Ale do 4 takie coś? Dziwne. Myślałem, że do 5 ilości. Nie może być 5 ilości. Tak, może być do 4. Że masz nawet napisane w opisie gry, no w sklepie, że do 4. Głupio. No to niestety, jak do 4 to przykro mi. Chyba, że jakieś modyfikowane serwery będą. Ale tylko, czy wtedy mogą osiągnięcia działać, nie? Bo na niektórych nie działają. Friksonek, więcej dziur dla ciebie. Gdzie są jeszcze dziury? W tunelu? No, w całym tunelu są dziury. Zresztą w mnie fest. Bo to była kreczek, nie widziałem wcześniej. Dobra, bo 6 minut mamy. No, myk, do ten. Ja się dziwię, że tu jeszcze nie posprzątane jest. Skrzynki? Za dużo gadają. Ja też dużo gadam, sprzątam. Elo, elo, bananek. Stoprody matriarski jest ciężko zrobić, byczki. Bo tam jest matriarch, bo tam jest takie osiągnięcie, że musicie wylosować los 666. A jeśli jest 1000 kombinacji... W sumie nie wiem, czy jest 1000 kombinacji. No jest 1000 kombinacji, 1000. Dobrze. No to jaki macie na to procent szans? Macie na to 0,1 na grę? Tak samo jak z Raptem i tą wyspą, nie? Ten, gramy w Markiark, póki nie trafimy kodu. I proszę, masz serię na rok. Ale to tak, że to jednej osobie musi trafić, nie? Nie, wszyscy, całej nie drużynie. Całej drużynie. Wiecie, wszystkim osobom, które są w lobby, no. Tak, no, że nadal to masz... Włączać i wyłączać. No dobra, ale to musisz wiesz... To i tak jest sporo czasu. To i tak jest dużo roboty. Żeby ten, plus po prostu musi ci się trafić, co nie? To jest losowe. Więc tu jest pies pogrzebany, że to nie wystarczy zagrać 1000 razy. Możesz zagrać 1000 razy i ci się nigdy nie zdarzy po prostu. Ja tam miałem chyba 111 tylko. Bo to nie jest tak, że na a przykład... A co 111 miałeś? Znaczy kod, ewentualnie wiesz co chodzi, taki. A, o to się mamy. 1-1. A tu jeszcze FPS. Dobra, mamy, bo ja mam 14 FPS-ów, więc ja bym z chęcią kończyła. Tu są dziury, jest strasznie dużo dziur. Myk, tutaj, w tym korytarzu. Jestem na skrzynki. I na beczki. No. Tutaj są na skrzynki na pewno. Tutaj do balkoniku. To są skrzynki? Tak. Skrzynki czy beczki? To są skrzynki. Tutaj, tu były, co tu było? A, te są dobre. A gdzie są beczki? Słucham. Tutaj przy piecu macie. Beczki? Czemu te beczki są zawsze przy piecu? Beczki są przy piecu? Żeby wybuchły. No, znaczy tutaj stoją. Aha, stoją. Ale stoją, nie ma. Ogarniesz te dziury? Czemu nikt nie ogarnie? A, ogarnięte są, dobra. Apteczkę tu jest do rozdania. Tutaj są barelsy. Tu barelsy są. A tam jest jeszcze na ścianie, tam. Popatrz do góry, tam jest jeszcze burdel na ścianie. A no jest, faktycznie. Kurde, nie mam czystego tego. Au! Gdzie? A tutaj. No, posprzątajcie to. Dobra, i przenosimy barelsy. Przenosimy barelsy, przenosimy skrzynki do skrzynkowni. Nie wiem, gdzie jest skrzynkownia? Tutaj pod tym balkonikiem jakby. Obok fabryka. Dziura tutaj jest, jak widzę, a ktoś patrzył na sufit tutaj? Chyba nie. A gdzie są barelsy? Tutaj. Ja z tej gaderko? Jakieś. W tunelu pierwszym jakby od... Odspawno. Po prawej. Dobra, dawajcie, barelsy. No, uwaga.
Szkoda, że tych obo jest na 4 graczy w takim wypadku. No, szkoda, coś tak myślę. Myślałem, że na więcej. Tu są dziury jeszcze. Jak są dziury, to iść dziurowy, ogarnij to, jak są dziury jeszcze. Dwie drużyny by były, jak jest nas 8, nie? Jeszcze raz, co by było? No, dwie drużyny. A, dwie drużyny, no, musiały być te dwie by było. Więc się podzielibyśmy i 4 tutaj masz. Nade mną. Chyba, że wiesz, że są jakieś mody takie typowo, że łączą dwa serwery. Tak, pytanie, czy na modach będzie chcieli ściągnięcia, bo czasami to nie działa, nie? Zazwyczaj tak działa. Znaczy, no tak, no bo te. Trzeba by było sprawdzić. Chyba, że są, wiesz, takie, jak są mody, zazwyczaj jak są mody w aplikacji w grze, to one potrafią jakby gdzie są szynki? A jak są takie mody poza, no to już... Ej, dobra, gdzie są gromadzenie? Tu jest, a widzę, dobra, ślepy jestem. Tutaj apteczka jest potrzebna jedno. No właśnie mówiłam, ale nikt nie... Na razie się nie wchodzi do tej wody tutaj, bo tam kroki były. Nie wchodźcie do wody, bo będziecie ten... Musiałem wejść, żeby tam wyczyścić. Na samym końcu. Ej, rzucajcie tubeczki, idźcie po kolei, ja będę pokładał. I było lewitować za, i wyczyścić. Ej, rzucajcie tubeczki i po prostu ja to będę układał. A pendrive gdzie się używa? Fibi, okej, okej. A ja nie mogę. Pendrive do komputerka końcowego. Fibi, sztal. Braniasz mi, tak? Gdzie jesteś? No, no, odmienisz. Tam, gdzie skrzynki się pobiera. Co tu jeszcze odmienisz? Nie wiem, jak odmienisz. Co tak mało? Odmień jeszcze, dawaj, no. Fibi, sztal, Fibień. Fibieniu, Fibienko. Ja tam Fibić mówię. Wymyślając ten nick nigdy nie pomyślałam, że będzie tyle jakby. Au! Tu jest nie. Dobra, gdzieś tu jest brudne przy piecu jeszcze. Mówię Fibi, cztery literki. Co to może być? No, co teraz? Fibić, Fibić. No, dobra. Wszystko chyba. Wiaderko jeszcze. To apteczka. Ja wam mówię, kiedyś zrobię wodę Fibiankę, nie? Bianka. Brzmi legit. Co nie? Jakiś ja jeszcze się dziwię, że nie ma taką. No ja jestem chętna, więc... No spoko. Nie wiem, jak tam Bloody no, wyjeżdża, tu... ale... Pokazuję. Woda może tutaj w środku, to może być podłoga, nie trudno. A, że w wodzie... No, no tu jest... Znaczy nie, sorry. Ej, tu gdzie jest to jest? Jakoś mega brudno, tylko nie jest tego brudu. Że gdzieś na rogach tutaj może być trudno. Mam plaks. Sorry. Opa, bo tu... Patrzcie, tu łuska się ukryła, o, mam. Mam brud, łuska się ukryła. Ej, dziura tu jest, jak coś. Gdzie jest dziura? No to garnij to szybko. Przy beczkę, no ja nie mam tego, więc... Jak... Dobra, dawaj. Z laserem, uważaj. No. Gdzie? Widzisz ją? Albo... Dobra, myślę, że jak jest fajnie sprzątnięty. Powiedz, jak dziurę ogarniesz? Ja, co ty tu coś jest wiesz? Brudne. A te fory, te fory chyba jako brud się liczą, czy nie? Nie. A, tu było brudne. Te... No już to za krótko. Obramowanie było brudne. Się przerwę, tak jak to daj przy tych beczkach zrobić. Dobra, poszło. Dobra, chyba wsio. Zapisuję? Zapisuję, dobra. Dobra. Zapisuję i kończymy. Zobaczymy, uwaga. A, coś mi jeszcze pikało. No, no równiutko 21, to jest wyczucie. Uwaga, czy jest osiągnięcie? Jest osiągnięcie. No jest, czemu miałoby nie być? Znaczy, tu chyba większość osób już ma osiągnięcie z robieniem tego, powiem, MPF Demont, powiem, D1, nie? Tak, już mam. A jakie osiągnięcie, o czym mówicie? No, że większość osób już ma to osiągnięcie, że 100% tak 12 razy jest to, tak. A, tak, to raczej tak. Ale dzisiaj o 19 to odgotowałam. Dobra. Dobrze. Kolejna notatka Boba. Głowa nie zalicza klasycznie. No nie, nie zalicza. No i pięknie. Dobra. Chyba, że musimy mieć żadnych dodatków.